Dzień dobry, z tej strony Piotr Pasieka na Skarpie, 28 kwietnia 2023, a ostatnio z tym rokiem mam problemy, cały czas jakbym był w 2022. Ładna pogoda, dzisiaj ma być 15-16 stopni, wczoraj było w cieniu 10-11, no do 12 w porywach, ale pszczoły latały. Bardzo dużo wody nosiły. Zamierzam robić przegląd na weekend. Widocznie w tej oczywiście przydomowej pasiece musi być dużo czerwi, że tyle wody nosiły. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dziwne. Jeszcze nie jest zbyt ciepło. Godzina, no to było może z pół godziny temu, czyli gdzieś tak 10-10:30, centrum miasta, a tu na szybie pszczółka siedziała, się wygrzewała w słońcu. To chyba gdzieś musi być niedaleko pasieka, że tyle doleciała. A to odnośnie tej pszczółki, tak mnie to zaciekawiło. Chciałem wyjść, zrobić jej zdjęcie, nagrać, no ale zanim otworzyłem drzwi, to już poleciała gdzieś dalej. No jednak kolejna przyleciała. Udało się jednak dokręcić. Także ciepło im tutaj przelatują. Ta widać jakaś taka trochę spracowana, chyba jeszcze z zeszłego roku, skrzydełka poszczępione. Także sobie tutaj, no ciepła szyba, także dlatego sobie znalazłem tutaj miejsce na wygrzewanie. Tutaj u mnie jest dużo klonów, więc widocznie może korzystają sobie z tych klonów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Lip też jest dużo, no ale to nie jest czas na lipy. Dobra, co tu dzisiaj? Miałem wrócić do tematu ubezpieczenia OC. Taka firma TUW Polska. Ktoś właśnie mi polecił, że oprócz PZU dosyć ciekawe ubezpieczenia są w TUW-ie. I tak dzisiaj pozwoliłem sobie sprawdzić. Jedynym tutaj problemem jest to, że to jest produkt dedykowany dla rolników, czyli no, powinno się mieć minimum hektar ziemi. Dzwoniłem do mojego opiekuna. Są szanse, trzeba próbować po prostu do centrali napisać. Wystawiali już takie polisy nawet dla nierolników, żeby po prostu mieć typowo tylko ubezpieczenie OC. Tak jak tutaj widać, jest OC pszczelarza. Pozwoliłem sobie tu wbić parę sum ubezpieczenia, sumy gwarancyjne. Przy 10 tysiącach złotych składka wyskakuje 30 zł. Przy 50 tysiącach złotych ubezpieczenia OC pszczelarza jest 90 zł, przy 90 162. Powyżej 100 tysięcy już jest zgoda centrali, więc nie próbowałem nic tutaj więcej robić. Mamy tutaj też pasieki stacjonarne, można ubezpieczyć, pasieki wędrowne. I jakieś rozszerzenia zakresu, nie próbowałem jeszcze tego robić. Jak wy jesteście zainteresowani, żeby ewentualnie tutaj zrobić podobny filmik z takimi wyliczeniami, jak robiłem w PZU, dajcie znać, nie ma problemu, mogę tutaj po prostu porobić jakieś symulacje na przykładzie tych, tak jak tam było 10, znaczy ja przyjąłem ule, że tam jeden ul 1000 zł, chociaż przygotowuję teraz dla pszczelarza ze Śląska ofertę, bo chcę ubezpieczyć swoje ule, on sobie wyliczył 1250, no, też trzeba pamiętać o tym, że tam w PZU było te 25% udziału jakby własnego, więc jeżeli no tak on chce ubezpieczyć 1250 zł, czyli 1000 zł przy jakiejś tam kradzieży ula, czy jakiejś tam dewastacji, no to wtedy 1000 zł dostanie, bo te 25%, jak wspominałem, jest tego udziału własnego. Także no tak wygląda, można sobie ubezpieczyć to OC pszczelarza w TUW-ie. Jeżeli jest ktoś rolnikiem, to tym bardziej bezproblemowo jest tutaj taki produkt, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, mogę mu pomóc, nie ma problemu, lub niech kontaktuje się z własnym agentem u siebie na miejscu. Teraz praktycznie online można wszystko załatwić, także albo u swojego, albo jak coś, to zapraszam, zawsze pomogę.
Miłego dnia życzę. Postaram się coś wrzucić, to jest coś z pasieki. Miałem nie pokazywać, ale chyba nagram jakiś filmik z pasieki tam, gdzie jest tyle tego rzepaku. Jak będą nosić coś i będą zalane nadstawki. Tak jak mówiłem, nie chcę pokazywać, gdzie to jest, ale myślę, że tak nakręcę, że nie będzie widać. Las jest lasem, więc nie będzie nikt widział, w którym miejscu dokładnie to jest. A tyle ode mnie dzisiaj. Życzę Wam beczek miodu, zdrowych oczywiście pszczół, bo to też ważne, i żebyśmy też byli zdrowi. Miłego.